obszary Natury 2000, które z kolei ponownie odkrywamy, albo w ogóle odkrywamy jako Miechowianie dzięki projektowi realizowanemu w ostatnich latach przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. To projekt ochrony murów serotermicznych na terenie ziemi miechowskiej. Tak więc i ten projekt, i inicjatywa, która pojawiła się w konsekwencji Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody, pozwala nam na to, aby poznawać przyrodę Miechowa, gminy Miechów, ziemi miechowskiej, żeby spotykać się na łonie natury i przyjemnie spędzać czas. Dzisiaj w wydarzenie zaangażowało się wiele instytucji, właśnie tych instytucji, które na co dzień zajmują się kwestiami związanymi z ochroną środowiska, z prezentacją piękna przyrody, z wszystkim tym, na czym nam, myślę, że z roku na rok coraz bardziej zależy. Chcemy spędzać czas aktywnie, chcemy spędzać czas na łonie natury, chcemy, aby to było takie wydarzenie, ja już o tym kiedyś mówiłem, pod hasłem No Stress, tak więc dzisiaj mieszkańcy przyjeżdżają tutaj. Mam nadzieję, że będą mieli ze sobą koce, wygodne buty i będziemy mogli wszyscy pospacerować po tych pięknych terenach, które mamy w okolicach Miechowa. I proszę powiedzieć, to też święto rodzinne troszeczkę, tak, panie burmistrzu? Bez wątpienia to wydarzenie, to święto, na które zapraszamy i młodszych, i starszych. Są dzieciaki z rodzicami, są miechowscy aktywni seniorzy, tak więc bardzo szerokie grono osób, które chcemy, aby z nami spędzało ten czas na łonie natury w czasie święta Storczyka, które po raz drugi odbywa się na terenie gminy Miechów. I jeszcze, i teraz, uroki Miechowa zielone. I ostatnie pytanie. W tym miejscu, dobrze pani, że Miechów ma do zaoferowania oprócz, prawda, historii Miechów. Wypromujmy w tym miejscu jeszcze. I już pana puszczam. Dzięki organizacji tego święta, święta Storczyka, co ważne, trzeba to podkreślić, nie święta Storczyka tego z marketu czy ze sklepu, tylko święta Storczyka chronionego, który rośnie tylko i wyłącznie tutaj na murawach kserotermicznych w Kalinie Małej, pomiędzy Kaliną Małą a Kaliną Rędziny. Tak więc pokazujemy Miechów i możemy prezentować Miechów jako miasto, które może pochwalić się wieloma zabytkowymi obiektami. Piękną historią, bogatą historią, ale też tym, co daje nam natura. Proszę jedno zdanie. Święta Storczyka nikt nie ma, tylko wie. Zgodnie z prawdą. No bez wątpienia. Święto Storczyka to jedyne takie wydarzenie w kraju, dlatego gdy usłyszałem o tej inicjatywie Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody, nie zastanawiałem się nawet chwili, tylko powiedziałem tak, robimy, bo to może być wydarzenie, które będzie promowało i te obszary, ale też bez wątpienia naszą piękną ziemię miechowską. Mamy, super, bardzo dziękuję. Proszę rozebrać pana, panią podejmiemy. Pana rozebrać, proszę. Dopiero albo już drugie święto, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy przyjemność inicjować pomysł święta Storczyka tutaj właśnie na obszarze Natura 2000 w Kalinie Małej. W tym roku mamy drugie już święto Storczyka i bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich gości, wszystkich organizatorów, współorganizatorów, no i oczywiście wszystkie dzieci, które tak licznie przybyły tutaj, żeby oglądać piękno. Chwilą powiedziałem, że będziemy mogli wszyscy zabrać głos i zobaczyliście państwo tą dużą grupę, to widziałem przerażenie w oczach. Umówiliśmy się na jedno, że krótkie przemówienia, po dwa zdania, bo czekamy na występy najmłodszych, ale przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj po to, aby przyjemnie spędzić czas podziwiając tą piękne otoczenie murawy kserotermiczne, obszar Natury 2000. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Pani Ola na pewno zaraz wymieni te wszystkie instytucje, ale chciałbym, bo tutaj zaczęły się brawa, dla tych wszystkich instytucji, które przyjechały z Krakowa, z różnych innych miast, chciałbym, żebyśmy nagrodzili ich brawami. Brawa, brawa, a tutaj jest i... Ja boję się, że jak zacznę wymieniać, to pewnie kogoś pominę, tak więc wszystkim wam bardzo dziękuję. Ale chcę podziękować za tą inicjatywę Święta Storczyka Straży Ochrony Przyrody. To stowarzyszenie, które funkcjonuje na naszym terenie. I w konsekwencji projektu realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, projektu, w ramach którego chronione są murawy kserotermiczne na naszym terenie, padła propozycja pana Radka i pani Marioli, oni tutaj są, główni koordynatorzy tego wydarzenia. Zróbmy w Miechowie Święto Storczyka. Przyszli do mnie, zastanowiłem się, Święto Storczyka, od razu kojarzyłem te storczyki, wiecie państwo jakie, tak?
No, okazuje się, że to jednak nie te storczyki, to jest jedyne niepowtarzalne święto storczyka na terenie gminy Miechów, ziemi miechowskiej i w kraju chyba takiego święta nie ma. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję. Dziękuję sołtysom, pani, panu sołtysowi, kołom gospodyń, wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym. O, tutaj jakieś całusy już są na start. No dobrze. Wszyscy jeszcze mają w pamięci wczorajszy ślub, chyba dlatego rozczulają się. Jeszcze raz. No tak. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Cieszymy się, że jest też z nami ksiądz. Ksiądz mówił, że nie będzie przemawiał, bo podobno wszyscy wracamy na przemówienie do kościoła. No chyba, że ktoś do kościoła nie idzie, to ksiądz będzie tutaj. Już było, tak? Dobra, no to nie trzeba w takim razie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, kto? Pani dyrektor. Parę słów. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem z panem burmistrzem, z wszystkimi organizatorami. A przede wszystkim cieszę się, że wy tutaj jesteście. Bo jeśli jesteście wy, to mam nadzieję, mamy taką nadzieję, jestem nawet pewna, że przyroda jest wtedy bezpieczniejsza. Ponieważ Państwo dostajecie wiedzę, my Państwu służymy tą wiedzą. Jeżeli ktoś wie, to zanim coś zrobi złego, to się zastanowi. I dlatego uważamy, że właśnie to, co się tutaj dzieje z Państwa inicjatywy, z inicjatywy oddolnej, tu społecznej, oczywiście myśmy tutaj z Państwem byli i może troszeczkę tego zaczynu od nas poszło, ale nie zdarzyłoby się to bez Waszej aktywności. Tyle. Bawmy się, cieszmy się, a te uściski to, panie burmistrzu, to mówię, no tak, przyroda by nie żyła, gdyby nie te uściski, prawda? Także to było bardzo naturalne i spontaniczne. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. No tak, a poza tym ja przypomniałem sobie w audycji, która była w programie pierwszym Polskiego Radia w czasie Świąt Wielkanocnych, między innymi mówiliśmy nie tylko o historii, o zabytkach Miechowa, ale też o święcie storczyka. Ja mówiłem, że to jest takie wydarzenie pod hasłem No Stress, tak więc do tego zachęcam. Pani dyrektor jeszcze, tak, a propos przytulania. A propos przytulania, ja przytulam wszystkich moich młodszych kolegów. Tutaj Izabelę Wanaszewską, koordynatora projektu kserotermicznego od 8 lat, Andrzeja, naszą Anię, która są w namiocie i wszystkich, których tu nie ma, pozdrawiam. Bardzo serdecznie im dziękuję. Bez nich też po prostu nie byłoby efektów, nie byłoby nas. Żebyśmy się spotkali w jeszcze większym gronie w przyszłym roku. Pan sołtys już wybiega w przyszłość, bardzo dziękujemy, a to faktycznie ja Państwu chcę powiedzieć o tym, co też, na co zwrócił uwagę przedstawiciel myśliwych, ale też myśląc o naszych sołectwach. Faktycznie jeszcze, nie pamiętam, 4 lata temu chyba tą drogę robiliśmy, jak zaszłym tą drogę wykonywaliśmy, ja tutaj próbowałem ją znaleźć, gdzie ona będzie i chodziłem tam po tych wąwozach, dopiero jak geodeta wyznaczył, to zobaczyłem, gdzie my ją wybudujemy. Połączyliśmy dwie miejscowości, no i odkryliśmy też piękne obszary. Instytucja, jeszcze parki krajobrazowe, jeszcze panu Sutojsowi za sekund. Jeszcze chciałem podziękować osobom, co się przyczyniły do tego, jak to wygląda, bo sami bym oboje nie zrobili tego. Wszystkim dziękujemy. Parki krajobrazowe. Dzień dobry, w imieniu Zespołu Parków Krajobrazowych zapraszamy na nasze stanowisko. Zespół Parków Krajobrazowych zajmuje się ochroną przyrody, kultury, krajobrazu, wartości historycznych parków krajobrazowych, ale również obszarów chronionego krajobrazu. Najbliższy park krajobrazowy to Dłubniański, około 30 km stąd, natomiast znajdujemy się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Wyżyny Miechowskiej. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie będzie dużo różnego rodzaju konkursów, koło fortuny, malowanie różnych przyrodniczych elementów. I również zapraszamy na wycieczki, które będą trzy organizowane dzisiaj o godzinie 12, 14 i 16, wycieczki przyrodniczo-ornitologiczne. Dziękuję bardzo. Niestety pracownik, owszem, robi to, co do niego należy, ale ktoś nim musi zarządzać. Pani Agnieszko, Pani Jacku, wszyscy tam jesteście w namiocie. My zapraszamy Państwa do degustacji tego wspaniałego i zdrowego mięsa, jakim jest baranina. Mam nadzieję, że to będzie w przyszłości tutaj jeszcze na Miechowszczyźnie bardziej rozpropagowane. Dziękujemy naszym wypasającym i zapraszamy również do namiotu. Tam nie tylko można
coś dla żołądka, ale tam również można się, jak się bardzo zmęczycie, położyć na, że tak powiem, kołudrze puchowej, znaczy nie puchowej, tylko wełnianej, tak. Także bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy naszym wypasającym i są dziś w tym roku po raz pierwszy z nami. Byli w ubiegłym, ale tylko jako pilnujący, a dzisiaj są również jako ci, którzy mogą również serwować to mięso. Bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim zaangażowanym. To, co optymistyczne, a to zwrócił mi uwagę ksiądz Paweł przed chwilą, skoro nie było kazania, nie będzie też tacy. Tak więc dobrej zabawy, no stres. Koło gospodyń wiejskich w Kalinie Lisiniec, koło gospodyń wiejskich w Kalinie Małej i koło gospodyń wiejskich w Bukowskiej Woli, a także MPGO Kraków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miednik oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Kraków. Drodzy Państwo, to są nasi współorganizatorzy, których serdecznie witam. Witam z tej uczelni, bo dzieci już czekają w dzieciach w regionie. Zapraszam Państwa serdecznie na program artystyczny, przygotowany specjalnie na święta Sołtysa, to jest szansa stawowa numer 1 w Niechowie, bo nam oczywiście stawiamy opiekunkami, dzisiaj przygotowały wspaniały program artystyczny. Jako pierwszy element tego programu zobaczymy, drodzy Państwo, przedstawienie pod tytułem Kłopoty myśli.